Cześć, nazywam się Mariusz Kopusta. Uczę, jak rozpoczynać i kończyć swój w projekcie w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje zasobów, za to nie brakuje problemów. I razem z zespołem Leadership Center te problemy rozwiązujemy. W ramach naszego zespołu mamy specjalistów, którzy zajmują się narzędziami. I ponieważ często pojawiały się pytania, jak coś zrobić konkretnego w narzędziach, na których pracujemy, to dzisiaj specjalnie dla Was odcinek, który przygotował, przygotował Dominik, a to będzie pierwsza część tego, jak w Afanie zrobić sobie przejrzysty plan projektu serdecznie zachęcam do oglądania. Korzystanie z Asany jest niezwykle proste. Załóżmy, że chcemy utworzyć nasz nowy projekt, projekt o nazwie Wyjazd Integracyjny. Najprostszy sposób w jaki możemy taki projekt stworzyć to skorzystanie z wielofunkcyjnego plusa w prawym górnym rogu. Klikamy na ten pomarańczowy znaczek. I wybieramy opcję projekt. Chcemy stworzyć pusty projekt, i z racji tego, że mój projekt to plan wyjazdu integracyjnego, nazwijmy ten projekt wyjazdem integracyjnym. Zespół zostaje LC. Projekt jak najbardziej może być publiczny dla zespołu i widok domyślny. Akurat moim ulubionym widokiem domyślnym jest widok tablicy, z takiego też skorzystam. Przechodzimy dalej, chcemy zacząć dodawać zadania, i po kilku chwilach pojawiła nam się nasza pierwsza tablica, w której możemy stworzyć i rozpisać nasz projekt. To od czego warto zacząć, to oczywiście stworzenie karty projektu. Asana daje nam taką możliwość w zakładce. Przegląd. Tutaj możemy w kilku słowach opisać, na przykład, w jaki sposób będziemy współpracować. W momencie, w którym dodam moich współpracowników, mogę tutaj przypisać im odpowiednie role, ale to, co teraz najbardziej będzie nas interesowało, to zakładka kluczowe zasoby i opcja utwórz brief projektu. W tym miejscu na zasadzie przeciągnij i upuść, możemy przerzucić interesujące nas, nas yy, informacje. Ewentualnie możemy skorzystać z tego, do czego zachęcam, z tutaj 12, 12 pytań. Wszystkie te pytania możemy sobie na przykład zmienić, powiększyć. Do każdego z nich nie ma najmniejszego problemu, żebyśmy dodali jakieś punktory. Ten tekst oczywiście możemy edytować. W momencie, w którym skończymy edycję naszej, naszej karty projektu, klikamy w przycisk Gotowe. I możecie zobaczyć, że tutaj pojawiła w kluczowych zasobach nam się zakładka wyjazd integracyjny. W momencie, w którym teraz któryś z moich współpracowników wejdzie do zakładki przegląd, kliknie tutaj w kluczowe zasoby i od razu będzie miał rozpisaną całą moją kartę projektu. Jeżeli na przykład korzystacie z karty projektu w jakimś innym narzędziu, to w tym miejscu można też bez problemu podpiąć jakiś gotowy już plik, czy to PDF, czy na przykład Excela. Przygotowaliśmy już kartę projektu. Przynajmniej możemy tak założyć. Warto więc zacząć, do, przejść do, do rozpisywania naszej, naszej tablicy. Tutaj musimy teraz sobie stworzyć nasze, nasze sekcje. Załóżmy, że pierwszą z nich będzie plan projektu, kolejna agenda. Następnie musimy oczywiście wybrać miejsce. Do którego chcemy, chcemy pojechać, zastanowić się nad tym, w jaki sposób zorganizować transport, przygotować merytorykę, samo spotkanie, podsumowanie spotkania, i oczywiście zamknięcie. W momencie, w którym tworzyliśmy już sobie nasze główne sekcje, czas zacząć przypisywać, przypisywać do naszego projektu zadania. Z racji tego, że ja już sobie wcześniej przygotowałem, to pozwolę sobie skorzystać z widoku listy, ponieważ to jest jedyny widok, który pozwala nam wrzucić kilka, kilka zadań jednocześnie za pomocą e kopiowania. Przejdźmy więc do, do planu projektu. Tutaj pierwsze zadanie możemy usunąć. I wrzucamy nasze zadania do planu projektu, takie jak zakres, harmonogram, budżet. Następnie przechodzimy do dodawania zadań w agendzie. Tutaj warto ustalić datę wydarzenia, zastanowić się nad częścią merytoryczną, nad tym, co będziemy robić w czasie, w czasie wolnym. W momencie, w którym uzupełniliśmy sobie zadania z agendy, przechodzimy do miejsca, musimy rozpoznać jakieś możliwości, no i oczywiście nawiązać. Umowę z takim miejscem dla całego naszego zespołu. Czyli mamy już miejsce, możemy zacząć zastanawiać się nad transportem. Następnie przygotować merytorykę na nasze spotkanie. Zaplanować samo spotkanie. W jakiś sposób to spotkanie podsumować? Możemy tutaj na przykład stworzyć jakiś raport z tego spotkania, i oczywiście zamknąć i podsumować cały nasz projekt. Tutaj raport podsumowujący, i można ewentualnie wrzucić jeszcze jakieś. Oj, dobra, sekundkę. Spotkanie podsumowujące. W momencie, w którym rozpisaliśmy sobie nasze zadania, tak jak ja już wcześniej wspominałem, mój ulubiony widok to, to widok tablicy, więc pozwolę sobie do niego, do niego wrócić. Widzimy, że tak naprawdę już, już cały, cały nasz projekt, jakim jest wyjazd integracyjny, w większej ilości mamy, mamy rozpisany. Teraz na tym etapie, oczywiście, powinniśmy przypisać jakieś osoby do tego naszego, naszego projektu, więc załóżmy, ja tutaj poprzypisuję. Siebie, do, do, do którychś z tych projektów. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby przypisać też innych, innych użytkowników. Możemy ustawić zakres. Załóżmy, że plan naszego projektu powinien się zadzieć gdzieś na początku listopada, między 8 a może 8, a je, nie, dobra, 8 a 11 listopada musimy stworzyć zakres. Harmonogram. Tutaj te wszystkie informacje możemy sobie oczywiście uzupełnić. W momencie, w którym tworzymy, tworzymy jakiś zakres na naszej liście, z automatu pojawia nam się taki widok na osi czasu. Za pierwszym razem ładowanie osi czasu trwa troszeczkę, troszeczkę dłużej. OK. Tutaj, jeżeli rozwiniemy sobie plan projektu i dojedziemy gdzieś do listopada. to powinien nam się, o, pojawił się nam, pojawił nam się zakres. Następnie do takiego projektu możemy sobie stworzyć na przykład jakieś pola niestandardowe. Załóżmy, że chciałbym dodać pole niestandardowe, pole niestandardowe jakim jest koszt. Tu sobie w takim wypadku nazwa pola koszt, pole liczbowe, format jako etykietę niestandardową. Powiedzmy, że rozmawiamy o polskich złotówkach. Będziemy gdzieś dorzucać nasze groszowe, groszowe sprawy do tego. Klikamy utwórz pole i załóżmy, że na etapie miejsca i rozpoznania możliwości możemy sobie wrzucić, że, że mamy do dyspozycji na, na nocleg dla naszego zespołu, załóżmy 2000, 2000 zł. Takie wszystkie informacje bez problemu możemy sobie na tym projekcie, projekcie umiejscowić. Co za tym idzie? Takie wszystkie informacje, które powrzucamy, możemy sobie później sortować, na przykład przez właśnie nasze, nasze pola niestandardowe utworzone, możemy filtrować i każda, każdy z naszych współpracowników, który zostanie przypisany do takiego projektu, będzie mógł wyświetlić na przykład tylko swoje, swoje zadania i zająć się tylko tymi, które, które realnie go, go dotyczą. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, daj łapkę w górę, napisz w komentarzu, jakie inne tematy, tutoriali chciałbyś zobaczyć, to by Cię interesowało. A jeżeli chcesz wdrożyć Afanę u siebie, chcesz, żeby Twój Webpół działał płynnie, to w opisie do, do wideo znajdziesz kontakt z nami. Dopasowujemy właściwe narzędzie, wdrażamy Afanę i nie tylko Afanę Nauczymy Ciebie i Twój Webpół, jak płynnie pracować i wykorzystać całe funkcjonalności po to, żeby Tobie pracowało się łatwiej. Zapraszam do kontaktu i popracujmy.